jesteście głodni? Bardzo. Oczywiście. Wilki. Jak to miło usiąść przy obiedzie jak normalna rodzina. Tak. Dajesz, mała! Widelce! Śmignę po lemoniadę! A ja zjem deser. Max, to na później. Bo co? Max, no puść to. No to puszczam. Moje! Moi drodzy, chociaż raz chciałbym zjeść smaczny, normalny obiad, kiedy nie używacie supermocy. Torki. Będzie. Jasne, tato. Świetnie. Ech, dobrze. Gdzie jest mój peruwiański sosik? Polecisz zaraz do Peru po sos, co nie? Grzmoto mocny! Leci! To mi się nigdy nie znudzi. Okej, widzimy się później. Strasznie, ja też się cieszę. Pa! O, idę na babski wieczór z Cherry! Nie ogarniam. Ty i Max macie więcej mocy niż my wszyscy. A ty się cieszysz, że się spotkasz z kumpelą? Nie ogarniasz, bo twoi przyjaciele to bakterie pod pachami. Tak, i z tobą też się chcą kolegować. Fuuu. Przestańcie, dzieci, bądźcie miłe. Rodzeństwo trzeba kochać. Oprócz niego to Wredus. Przestań, siora, bliźniaczko. Gdzie jest miłość? Miłość umarła jeszcze w przedszkolu, jak mi ukotropiłeś moje lalki. A, tak. Dobrze pamiętam. Dobra, to ja już znikam. Robić super łotrowskie rzeczy w jaskini. To żadna jaskinia, bo masz tam światło. Super łotr? Raczej super słodziak. Wychodzicie? Ja zapraszam waszą mamę na kolację. Max i Phoebe z wami posiedzą i bardzo się z tego powodu cieszę. Nie gadaj z pachami, nie laseruj braciszka, nie rozwal świata, nie miejcie więcej dzieci. Dobranoc, rodzinko! No proszę, ale masz cela. Dokąd wychodzisz? Przecież ty i Max macie posiedzieć z maluchami. Co? Mamo, przecież ja właśnie idę do Cherry. Tak, a ja zamierzałem nie niańczyć. Trudno, teraz już nic z nie niańczenia. Zaraz. Tak, no właśnie. Ale... czy sąsiadka nie może ich przypilnować? Właśnie. A jeśli pokażą swoje supermoce zwyczajnemu człowiekowi? Przecież już są dorośli, na pewno nic nie pokażą. Tańcz, tańcz jak ci każę! Au, weź przestań! Proszę, mamo, dobrze wiesz, że Cherry jest moją pierwszą koleżanką, odkąd tu mieszkamy. No dobra, ale to i tak o jedną za dużo. Zrozum, kochanie, przecież porzuciliśmy walkę ze złem, żebyście mieli normalne dzieciństwo. Zgadza się. I trochę żałuję, bo ciągle mam power. Tak, i rośnie ci brzuszek. Ale koszmar. Wiecie, czasami żałuję, że w ogóle mamy te supermoce. Nie łam się, córciu. Chodź, Hank. No to do grzmoto pojazdu! Minivana. No to do grzmoto minivana! Nie, tylko mini. O, nieważne.